Po 5 miesiącach zaciekłej rywalizacji czas na finał 42. sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kończymy ten sezon jak zwykle w Planicy w Słowenii na letalnicy skoczni do lotów narciarskich. Punkt konstrukcyjny 200 metrów, hill size 240. Rekord wynosi 252 metry i należy do Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Rekord świata w długości lotu narciarskiego wynosi 253,5 metra i należy do Stefana Krafta. Ustanowiony został w Vikersund w 2017 roku. Program zawodów na ten weekend, ogromna dawka lotów. Zaczynamy już w środę o godzinie 14 oficjalny trening, a o 16:30 kwalifikacje. W czwartek 25 marca o godzinie 14 seria próbna. O godzinie 15 pierwszy konkurs indywidualny w zamian za ten odwołany z roweru z Vikersund. W piątek 26 marca zaczynamy walkę o turniej Planica 7. 13:30 kwalifikacje i 15 konkurs indywidualny. W sobotę o 9 seria próbna, o 10 konkurs drużynowy. I w niedzielę finał sezonu, o 9 seria próbna i o 10 ostatni konkurs indywidualny z udziałem najlepszych 30 zawodników klasyfikacji generalnej 42. sezonu 2020-2021. Skład reprezentacji Polski na ostatnie zawody: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Jakub Wolny i Klemens Burańka. Obok ich rekordy życiowe: Kamil Stoch 251,5 metra z Planicy, Piotr Żyła 248 również z Planicy, Dawid 236,5 metra również z Planicy, Andrzej Stękała 235 metrów z Vikersund, Kuba Wolny 237,5 metra również z Planicy i Klimek Murańka 221,5 także z Planicy. Transmisję od środy 24 marzec godzina 15:15 na Eurosporcie 1, kwalifikacje w czwartek o 14:15 studio w TVP Sport. Od 14:50 konkurs także w jedynce. W piątek o godzinie 13:00 kwalifikacje w Eurosporcie 1. Później o 14:30 studio i drugi konkurs. Konkurs także w jedynce od 14:50. W sobotę drużynówka od 9:30 TVP Sport i od 9:40 w jedynce i w niedzielę od 9:30 w TVP Sport i od 10:40 finał sezonu także w jedynce. Wszystkie konkursy z Planicy w Telewizji Polskiej skomentują Przemysław Babiarz i Stanisław Snopek. Studio poprowadzi Maciej Kurzajewski. A zatem zakończmy ten sezon z przytupem i liczymy na następny sezon już z kibicami na trybunach.